Dobrze, kochani. Dziś chcemy troszeczkę krócej, dlatego że zaplanowaliśmy spotkanie członkowskie tego zboru, więc chcemy troszeczkę skrócić i jeżeli ja bym tego nie uczynił, to dajcie mi znać, jakbym czasem. Kochani, dzięki łasce Pana przeżywam błogosławieństwo tych minionych dni, błogosławieństwo minionego tygodnia. I w pewnym momencie dowiedziałem się o takiej możliwości, że można na YouTubie, powiedzmy, słuchać pieśni i jestem pod wrażeniem usługi dzieci ze zboru w Wisłoczku, gdzie i grają, i gdzie śpiewają Panu Bogu na chwałę i codziennie, zawsze rano puszczam sobie, jestem pod niesamowitym wrażeniem i później te pieśni, przynajmniej te melodie, treść, cały czas mi towarzyszą, nucę sobie i śpiewam. Wiecie, i taka refleksja mi się zrodziła dziś, chwała Panu Bogu, że i graniem, i pieśniami uwielbialiśmy najwyższego naszego Pana Boga. I to był czas, był moment, kiedy tak bardzo modliłem się, modliliśmy się o zespół w tym zborze. I Pan Bóg pobłogosławił, Pan Bóg to uczynił. Ale może zaprzestałem, może zaprzestaliśmy na wołaniu, na prośbie do Pana Boga, aby dał więcej osób. Bo jestem głęboko przekonany, że właśnie tam w Wisłoczku nie od razu taki zespół po prostu instrumentalny powstał i tych, którzy śpiewali. To były takie kroczki pomału, pomału, ale też i mądrość darowana przez Pana Boga dla rodziców, aby te dzieci wychowywały w kierunku tym, jakim darem Pan Bóg ich obdarował, aby w tym kierunku te dzieci były uczone, prowadzone. To, co w ubiegłą niedzielę brat Sławek powiedział, to jest tak święte. Tylko na to możemy powiedzieć amen, ale nie wystarczy tylko powiedzieć amen czy posłuchać. Po prostu za tym musimy stanąć. Bo jeżeli nie staniemy, będzie to tylko wysłuchane. I tak jak zapewne tam, w tym zborze, w Wisłoczku, ten zbór ma wielką radość. Rodzice mają niesamowitą radość, kiedy te młode, małe dziewczynki czy chłopcy i grają na instrumentach i śpiewają Panu Bogu na chwałę, no ale przede wszystkim to radość ma Pan Bóg. Bóg jest uwielbianym. Dlatego niech Pan Bóg obdarzy mądrością każde małżeństwo, tych, którzy mają pragnienie mieć potomstwo, mieć dzieci i także tych, których Pan Bóg obdarował potomstwem, dziećmi, aby wychowywać je na Bożą chwałę, aby wychowywać je w tym kierunku, że kiedyś, jutro, pojutrze, za kilka lat tym darem, talentem usłużą Panu Bogu. To jest trudne. To wymaga niesamowicie dyscypliny. Pamiętam, kiedy nasze dzieci mieliśmy do dyspozycji, mieliśmy możliwość wychowywania i też zapragnęliśmy, Pan położył nam na serce, aby Darunia do szkoły muzycznej poszła. Jak to trudno było, to tylko najlepiej wie i Darunia, i Krysia, która za tym stanęła, dowoziła ją. Ile razy to dziecko prosiło, błagało, mamusiu, już koniec, ja już nie będę, ja nie chcę, nie, nie. I dzięki Panu Bogu, że umiała w jakiś sposób Krysia przemówić w tym, aby to było błogosławieństwem i dziś jest to błogosławieństwem. I dziś ona tak samo stara się swoje dzieci, na ile to jest możliwe, w tym kierunku. I ja tego życzę, kochani, wam, bo dzieci mamy na pewien czas po to, abyśmy je wychowali dla Bożej chwały. Dziś troszeczkę w innym temacie. Brat Józio usłużył na temat chrztu i tak z automatu też przypominam sobie ten czas, ten moment, kiedy miałem 23 lata i postanowiłem przed ludźmi, przed Panem Bogiem poświadczyć, że jako Boże dziecko chcę służyć Jemu, chcę iść Jego drogą, chcę żyć dla Jego Bożej chwały. I tak, to wymaga też pewnego postanowienia. Chrzest, aczkolwiek jest świadectwem,
To jest świadectwem takiego oddania się posłuszeństwa do dyspozycji Panu Bogu. Będziemy za chwileczkę czytać o pewnym młodym człowieku. Ja dziś krótko chcę usłużyć, tak jak powiedziałem, zresztą i krótkie usługi też miłe są Panu Bogu. Ale wracając do tego chrztu, kochani, to było w Święcimiu. Mając 23 lata, z pewną grupą, tam chcieliśmy poświadczyć, że chcemy żyć dla Pana. Nie chcemy żyć dla świata, dla grzechu, dla nieprawości. Chcieliśmy to potwierdzić. I był deszcz niesamowity. Ta rzeka Soła była bardzo taka wzburzona, taka mętna. I tam w tym dniu miał się odbyć chrzest. I niektórzy z was już o tym wiedzą, ale może nie wszyscy. Byłem jednym z tych, którzy po prostu w czasie, kiedy brat z Warszawy, brat Kuc, udzielał nam chrztu, Pan zabrał go do swojej chwały. Kto by powiedział, kto by przypuszczał, że Pan Bóg w takim momencie, kiedy innym młodym ludziom usługiwał, on starszym człowiekiem był, że w tym momencie Pan zabierze go do siebie, do swojej chwały. Jest to dla mnie świadectwem niesamowitego takiego przeżycia, jak trzeba być gotowym na spotkanie się z Panem. Jak musimy być gotowym w świętości, czystości, ale przede wszystkim w pojednaniu się z Bogiem, z naszym Panem. W trzecim roku panowania Hoszei, syna Eli, króla Izraela, władzę objął Hiskiasz, syn Achaza. Miał 25 lat, kiedy objął władzę. To jest Druga Królewska, 18 rozdział. I panował w Jerozolimie 29 lat. I teraz świadectwo o tym młodym człowieku. 25 lat to młody człowiek, prawda? Jakżeż doskonale miał możliwość planować, jakże doskonale miał możliwość swoje plany realizować, ale w pewnym momencie on został królem Judy. Pan Bóg to tak sprawił. I oto czytamy o tym młodym człowieku, Hiskiaszu, takie cudowne słowa, cudowne zdanie. Czynił on to, co prawe, co słuszne w oczach Pana, dokładnie tak, jak jego praojciec Dawid. A więc pierwsza rzecz. Czynił to, co słuszne, to, co prawe w oczach Pana Boga. Nie jakichś ludzi, którzy mu podpowiadali, nie jakichś mu bliskich współpracowników. Ten młody człowiek, 25-letni Hiskiasz, czynił to, co było słuszne w oczach Pana Boga. Podobające się Panu Bogu, on to czynił. Druga rzecz, piąty wiersz. Hiskiasz ufał Panu Bogu Izraela, jest napisane, i po nim już nie było takiego jak on wśród wszystkich królów Judy. Hiskiasz czynił to, co się Panu Bogu podobało. Hiskiasz ufał Panu Bogu Izraela. Nie spolegał na swoim umyśle, nie spolegał na może podpowiedziach innych, nie spolegał na tym, jestem młody, silny, mężny, jestem w stanie, ale zaufał Panu Bogu. Jego praojcem był Dawid. Jestem głęboko przekonany, że to świadectwo jego praojca było mu dobrze znane. Poprzez opowieść może, poprzez to było dobre świadectwo i zapewne z tego skorzystał. Wiersz szósty. Lgnął on do Pana i nie odstępował od Niego i przestrzegał Jego przykazań. Adaś przed chwileczką nam powiedział, jaka radość, błogosławieństwo, kiedy Zuzia w ramionach czy na piersi swojej mamy leżała. Wiecie, to jest cudowny stan. To jest tak piękne świadectwo, kiedy to, co jest darem Pana Boga, jest tak bliziutko.
na naszych piersi, patrzymy, słuchamy, jak serduszko bije, słuchamy, jak oddycha, słuchamy, jak to dzieciątko mówi, rozmawia z nami. Wiecie, jaki smutnek byłoby, gdyby wspomniana Zuzia błagała, prosiła, chodź do mnie, chciała wziąć ją w ramiona, nie, chciała przytulić, nie, 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 nie. Ale szczęściem jest, błogosławieństwem jest, że to dzieciątko w ramionach swojej mamy chce przebywać i czuje się dobrze, i czuje się bardzo dobrze. Lgnął do Pana. Można inne tłumaczenie, mówi, był przywiązany do swojego Pana, był przywiązany do swojego Boga. Lgnął, był przywiązany, czyli młody Hiskiarz i Pan Bóg tworzyli jedno, byli razem. Lgnął, przylgnął. Jeżeli bardzo dwie jakieś rzeczy są tak dokładnie dopasowane, wyczyszczone, dopasowane, to kiedy je dotkniemy, one tak przyssają, że później trudno jest nawet je oderwać od siebie. I w przypadku tego młodego Hiskiasza tak było. On przylgnął, on był tak przyssany do Pana Boga. Inne też miejsce o młodym człowieku, które też Biblia mówi, to jest z drugiej księgi Kroniki, 26 wiersz, też młody człowiek, jeszcze dużo młodszy człowiek. On też został królem Judy. To był Uzjasz. I czytamy tam takie słowa. Druga Kronik, 26 rozdział, 4 wiersz. Uzjasz, mając 16 lat, został wybrany królem Judy. I takie Boże, takie świadectwo jest o nim zapisane. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, dokładnie tak, jak jego ojciec Amazjasz. Dochodził on jednak woli Boga, dopóki żył Zachariasz, który miał rozeznanie co do widzeń pochodzących od Boga, i w czasie zaś, gdy szukał woli Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Pewna zależność. Tam ten człowiek, Hiskiasz, miał jakiś wzór, jego praojcem Dawid. Dawid, który Panu Bogu się podobał, prawda, wypełniał wolę Boga, rozkochany w Panu Bogu. A tutaj też, w czasie, kiedy ten młody, 16-letni król żył, miał obok siebie Zachariasza i ten Zachariasz uczył go prawd Bożych. Zachariasz uczył go bojaźni i czynił to codziennie. I w tym czasie, kiedy Zachariasz, Boży człowiek, uczył tego młodego człowieka, jak ma żyć, jak ma postępować, to jest napisane, że Uzjasz czynił to, co prawe, to, co Panu Bogu się podobało. A efekt, czy konsekwencja tego, to jest w czasie, gdy on szukał woli Pana Boga, Bóg darzył go powodzeniem. A w przypadku Hiskiasza jest napisane, a Pan był z nim, wiodło mu się we wszystkim, cokolwiek przedsięwziął. O, jakbym ja chciał takiego życia. O, zapewne jak wszyscy chcielibyśmy takiego życia, Pan był z nim, Pan był ze mną i we wszystkim, co zamierzyłem, zaplanowałem, wiodło mi się bardzo dobrze ze względu na Pana. Ale też i z tego powodu, o którym wcześniej powiedzieliśmy, czynił to, co słuszne było w oczach Pana, ufał Panu Bogu Izraela i przylgnął do Pana. Usłyszeliśmy dziś też to świadectwo o chrzcie zanurzeni. Ja jestem głęboko przekonany, że to zanurzenie to jest jeszcze krok dalej w tym, o czym tutaj czytamy. Czynić, wypełniać wolę Pana, ufać Panu Bogu, tak przylgnąć do Niego, tak przebywać z Panem,
i być zanurzonym w Panu, i być zanurzony w mocy Ducha Świętego, i być wypełniony Duchem Świętym, i być zanurzonym w Bożym Świętym Słowie, w błogosławieństwie Bożego Słowa. I wtedy doznaje, wiodło mu się we wszystkim dobrze. Gdyby odwrócić tę sytuację, dlaczego mi się nie wiedzie? Dlaczego nam nie wiodło się, czy nie wiedzie w naszym życiu? Co jest powodem? Co się dzieje? Dalej czytamy, że żył w czasie, kiedy król Asyrii po prostu wojował i w pewnym momencie chciał zawładnąć, chciał podbić Jerozolimę i jest napisane, że ten król Asyrii zaczął drwić z Bożego ludu, zaczął drwić z Hiskiasza, bo król Asyrii jest symbolem szatana. Tak jak wtedy król Asyrii drwi z Hiskiasza i mówi tak, jest napisane tak, wiersz 22. Jeśli mi powiecie, ufamy Panu, naszemu Bogu, to czy nie ten sam, którego świątynki, ołtarze Hiskiasz pousuwał? Nie miał rozeznania, nie umiał poznać, co to znaczy bożki, świątynki, a żywy Bóg, Pan. I właśnie ten król Asyrii w pogardzie drwi, szydzi. Ufacie Panu, waszemu Bogu? Przecież Hiskiasz powyrzucał te świątynki. 30 wiersz. Niech was Hiskiasz nie zmusza do zaufania Panu, niech nie łudzi, na pewno Pan was wyrwie. 32, druga połowa. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy łudzi was słowami, Pan was nie wyrwie. Mieliście kiedyś takie podszepty? Czy nie spotkaliście się kiedyś z takimi zdaniami, z takim słowem, a cóż wam Bóg pomoże? Chorowałeś? Chorujesz? Masz problemy? No i gdzie jest ten twój Bóg, któremu zaufałeś? Tak jak wtedy król Asyrii drwił, kpił z Hiskiasza, tak również i my w tych czasach, w których żyjemy. To jest, kochani, są podszepty diabła, szatana. Gdzie jest twój Bóg? I mało to, oferta diabła, szatana, to jest to, co jest zapisane w 31 wierszu. Tak jak wtedy ten król Asyrii do Hiskiasza przychodzi i mówi, ze mną zapewnijcie sobie błogosławieństwo, poddajcie mi się. Choć jest bardzo wyraźny głos diabła, szatana. Ze mną zawrzyjcie, mi się poddajcie. W piątek, dzięki Panu Bogu, kolejny raz Pan Bóg do nas przemówił przez film. Szczególny film. Młody człowiek, który akurat wychował się w takim domu, w takim rodzinie, gdzie ojciec był totalnym pijakiem, nałogowym pijakiem. Aczkolwiek był bardzo dobrym sportowcem. Wszystko zaprzepuścił. I ten młody człowiek, to dziecko wychowało się w tym. Chciał go ojciec z jednej strony nauczyć tego, być dobrym sportowcem. No chyba nauczył go, ale z drugiej strony alkohol, kiedy wszystko widział. I później on stał się też alkoholikiem. Totalnym alkoholikiem. I było pokazane, ilekroć problemy, spotykał się z problemami swojego życia, to alkohol, to barek, to butelka, cokolwiek pojawiło się i nawet w momencie, kiedy poszedł do kościoła, Pan Bóg pokierował, że poszedł do kościoła, że był w tym odnowie, te powiedzmy 12 kroków, wtedy tak wyglądało, chodził tam, ale pojawił się problem i znowu wódka, i znowu butelka, i znowu. Aż do momentu,
kiedy usłyszał i zobaczył, nikt nie pomoże. Tylko Pan Jezus Chrystus. Tylko Pan Jezus Chrystus. I on tego doznał, on tego zakosztował. Tak, Pan Jezus Chrystus uwolnił go totalnie. I tak jak wtedy, kiedy potrzeby diabła szatana sprawiły, wszystko totalnie stracił. Najpierw żonę, syna, relacje, wszystko stracił. On nawet nie wiedział o tym, że miał syna. Stracił też i to, że był jako dobry zawodnik, ale i alkohol, to wszystko. Wyrzucili go z tego klubu, ale Pan Bóg się nad nim zmiłował. I tutaj jest pokazany młody człowiek, który również słyszy takie podszepty diabła szatana. Nie tylko on. Ze mną zapewnijcie sobie błogosławieństwo. Poddajcie mi się. Iluż takich, którzy posłuchali tego głosu. Nie głosu Pana Boga, tak jak właśnie Hiskiasz przylgnął, posłuszny, pielęgnował, a jednak wielu, wielu odeszło i totalnie wszystko stracili. I dziś przypominam sobie rozmowy z niektórymi, którzy byli tutaj, których po prostu widać było, że diabeł, szatan niszczy, rujnuje. I prosiliśmy, mówiliśmy, rozmawialiśmy, zostaw, porzuć, opamiętaj się. Nie, nie. Ten jeden kieliszek, czy ten alkohol był ważniejszy, cenniejszy? Efekt taki, że ta osoba, czy te osoby nic nie mają, wszystko stracili. Pan Bóg daje jeszcze łaskę życia i to jest taką ufnością, że ten, który jest łaskawy, miłosierny Bóg, że okaże zmiłowanie dla nich. Czytamy o tym Hiskiaszu. Oto oferta, oto propozycja, ale co czyni Hiskiasz? Wiersz 14. Gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłów, przeczytał go, przepiękne, udał się do świątyni Pana, rozwinął ten list przed Panem, modlił się do Pana tymi słowy: Ty jedynie jesteś Bogiem dla wszystkich królestw, Ty uczyniłeś morze, niebiosa, ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho, posłuchaj, otwórz, Panie, swoje oczy, spójrz, wysłuchaj. Jest możliwość, abyśmy w problemach naszego życia posłuchali tego innego głosu. Zawrzyj ze mną pokój, poddajcie się mi, posłuchajcie mnie, przejdźcie do mnie. I jest taka możliwość. Ale jest też inna możliwość, aby z tymi problemami, z tym problemem przyjść przed oblicze Pana. Przyjść do świątyni. Przyjść i rozmawiać z Panem Bogiem. Posłuchać głosu Pana Boga. Ja mam dla Ciebie rozwiązanie. Bo nie ma osoby, nie ma człowieka takiego, co do których Pan Bóg byłby bez mocy, bezsilny, by Ci nie pomóc. Jeżeli w czystości, świętości życia przychodzisz, to Pan jest gotowy, by Ci pomóc, bo Pan jest gotowy, by wysłuchać Twoją prośbę, Twoją modlitwę, Twoje błaganie. A więc za przykładem tego króla przyjdź do świątyni, przyjdź w społeczność z Bogiem i rozmawiaj i przynoś Mu to, te sprawy swojego życia. Ale niestety o tym człowieku, Hiskiaszu, czytamy i takie świadectwo, że on jako król ufa, pokłada nadzieję w Bogu, ale jest człowiekiem i również ma słabości. I widzi tego króla Asyrii, widzi potęgę, widzi jego mnóstwo wojska, widzi jak grabi, zagrabia narody, które chce. I właśnie ten młody człowiek widzi to wszystko
I niestety w pewnym momencie przyjmuje deklarację poddaństwa, chce być poddany temu królowi Asyrii. Chce spełniać warunki wroga. Przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. Tak mówi do tego króla. I ten król Asyrii nałożył haracz, musiał płacić daninę, ba, mało to, oddał wszystkie, całe srebro, które gdzieś tam miał w skarbcach zmagazynowane, mało tego, jest napisane, oddał obicia z drzwi i ze słupów pokryte złotem z przybytku pańskiego, nawet i tam wyciągnął swoją dłoń, by to, co było złotem pokryte, by wziąć i dać jako haracz królowi Asyrii. Ale mimo to nie wystarczyło dla króla Asyrii. On występuje przeciwko Judzie, przeciwko Izraelowi. I to jest obraz działania szatana, diabła. Oddasz wszystko, zabierze wszystko i dalej będziesz w niewoli. I dalej będziesz na usługach diabła, szatana. A on będzie totalnie grabił, niszczył, rujnował. Kochani, Bóg, Pan, chwała Panu Bogu, że On jest ponad wszystkim. Że i w tym trudnym momencie, tak jak dla króla Hiskiasza, tak też i dla Ciebie, dla mnie, jest to ta możliwość przyjść do świątyni, przyjść przed Boże oblicze, przyjść i powiedzieć, Panie, nie daję sobie rady. Panie, nie umiem. Panie, nie potrafię. A więc jak ja, jak ty, jak my zachowujemy się wobec grzechu, pokus, pożądliwości, oferty tego świata? Bo on cały czas tę ofertę przedstawia, pokazuje, bardzo, bardzo głośno o tym mówi. Poddajcie się mi. Ze mną zapewnijcie sobie błogosławieństwo. To nie jakiś tam Pan. I podważa. A więc takie zasadne pytanie, czy mogę robić, co chcę, co mi się podoba, coś, co mi się z życia należy? Czy mogę? No oczywiście, że mogę. Mogę. Jest taka opcja, jest taka możliwość. Możesz nie posłuchać rodziców, którzy błagają, proszą ciebie, nie rób tego kroku. Rodzice dużo więcej przeszli przez życie, dużo więcej wiedzą, znają tę ofertę diabła, szatana. Jeżeli dali odpór, to mogą ci pomóc, mogą ci doradzić. Ale możesz posłuchać i podziękować, ale możesz nie. A szczególnie, kiedy młodymi jesteśmy, o, to wtedy rady rodziców, o, gdzieś daleko są. Możesz posłuchać wierzącego brata czy siostrę, która widząc, jak po prostu brniesz w grzechu i przychodzi do ciebie i w duchu miłości mówi ci, pozostaw, to jest grzechem, to Panu Bogu się nie podoba. Osuń, oddal to wszystko. I możesz powiedzieć, droga siostro, bracie, dziękuję ci, że Pan posłał ciebie. Możesz nie posłuchać. Możesz posłuchać kolegów, inny głos. Ze smutkiem przeżyliśmy tą wiadomość, którą brat Józio nam pozostawił. 17-letni chłopak, już teraz nie wiem, czy to był z domu wierzącego, czy tylko ta osoba wierząca o tym nas powiadomiła, abyśmy się modlili. Zostawił list, 17-letni, zostawił syn, chłopak zostawił list, że idzie sobie życie odebrać. I odebrał sobie życie.
Znaleźli go w lesie, jego ciało. A więc nie wiem, kogo posłuchał. Na pewno nie posłuchał tego, do którego Hiskasz wszedł do świątyni i rozmawiał. Boże, nie wiem. Panie, nie wiem, ale Ty wiesz. Wiecie, jest możliwość, by kiedy jest zwiastowane Boże Słowo, kiedy kaznodzieja, pastor, inni składają świadectwo, zwiastują Boże Słowo, jest możliwość posłuchać. Tak, Panie, mówiłeś dziś do mnie i chcę być temu posłusznym. Ale też możesz powiedzieć, nie, to nie do mnie, to jest do Niego, do niej. O, albo szkoda, że ich dziś tu nie było, bo to Słowo tak bardzo, bardzo do nich pasowało. Kochani, jest taka możliwość. Każdy z nas może robić, co nam się podoba. Nie chcę tu wymieniać. Mam tu zapisane, ale dla skrócenia. Jest taka możliwość, ale pytanie, czy chcesz? Czy naprawdę tego chcesz? Tak żyć, kiedy posłuchasz innego głosu, kłamcy, diabła, szatana? I rzecz najważniejsza, o której musimy powiedzieć. Czy jesteś w stanie zapłacić cenę za taką decyzję, za taką podjętą decyzję, za takie zachowanie się? Czy jesteś w stanie taką cenę zapłacić? Bo bycie na przykład tak kłamcą, pijakiem, złodziejem bardzo drogo kosztuje. Kosztuje dużo więcej niż być uczciwym człowiekiem, niż być tym człowiekiem, który przylgnie do Pana, który wypełnia wolę, który słucha wolę Pana Boga. Możesz robić, co chcesz, o ile jesteś w stanie tę cenę zapłacić. I w tym właśnie jest cały problem. Uregulowanie rachunków za życie w grzechu. Bo to nie ma, że tak żyję sobie, jak mi się podoba i później jakoś to we. Nie, 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 nie. Trzeba będzie cenę zapłacić. Bo zapłacić trzeba nie tylko za komorne, za czynsz. Idąc do sklepu, musimy zapłacić, bo piekło również domaga się swego od każdego grzesznego człowieka. I ten rachunek wcześniej czy później musi być zapłacony. Jakaż to Boża łaska. Jakaż to wielka Boża miłość dziś, kiedy patrzyliśmy na Pana Jezusa, cały czas patrzymy, że w pewnym momencie Bóg Ojciec posłał Pana Jezusa, swojego Syna. Po co? Po to właśnie, aby tą cenę zapłacić za każdego grzesznego człowieka. Za każdego grzesznego człowieka, bo apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze 3:23-24. Wszyscy zgrzeszyli. Tomek, wszyscy zgrzeszyliśmy i tu nie ma wyjątku. Wszyscy, każdy z nas, którzy tu jesteśmy, my zgrzeszyliśmy. Brakowało nam chwały społeczności z Bogiem. Ale Bóg swojej wielkiej miłości w Panu Jezusie nas odnalazł, zbawił, odkupił. Właśnie ta cena została zapłacona przez Pana Jezusa. On nie patrzył, że ja, Tomek, tak żyłem, w takich nałogach, w takich grzechach. My, każdy z nas, nie. Nie. Ale w swojej wielkiej miłości wziął to brzemię Twojego życia, mojego życia, ten ciężar i przybił do drzewa krzyża, dając wolność, dając uwolnienie, dając zbawienie. Już będę kończył. Ale kochani, jeszcze jedna taka myśl. To nie sianie, to nie rozrzucanie złych, grzesznych myśli, jadowitych, grzesznych słów, czynienie złych rzeczy jest rzeczywistą tragedią. Łatwo jest kogoś pogardzić, poniżyć. Łatwo jest komuś, nie wiem, omówić, plotkować na kogoś. To jest bardzo łatwo. Natomiast to nie jest trudne, powiedzmy, to czynienie. Sianie nigdy
Kochani, ale to nigdy nie sprawiało tyle trudności, co zbieranie. Zbieranie plonów posianiu jest przyczyną wszystkich tragedii. Jeżeli posiałeś fałsz, kłamstwo, grzech, to później musisz to zebrać. Musisz za to jakąś cenę zapłacić. Raczej wszystkie troski, zmartwienia, bóle jakiegoś serca, zbieranie plonów życia w grzechu powoduje, że tak wielu jest takich zmęczonych, że wielu jest tak bez radości, bez pokoju, bez nadziei. Kochani, lecz Pan Bóg, kochany Pan, totalnie, zupełnie, całkowicie przemienia nas. Już nie potrzebujemy siać grzechu, nieprawości, bo Pan dzięki Jego łasce, Jego miłości sprawia, że możemy teraz ten ogród naszego życia obsiewać zupełnie czymś innym, czystymi myślami, czystym dobrym słowem, błogosławieństwa. Już nie ma potrzeby przeklinać, pogardzać, poniżać, ale jest radość, pragnienie: o, jak się cieszę, bracie, siostro, że Cię widzę, że mogę błogosławić, że mogę z Tobą czy za Ciebie się modlić. O, kochani, i wtedy, kiedy te zasiane rośliny Twego życia, błogosławieństwa rosną, kwitną, pachną, wydają błogosławieństwo, a nie zatruwają. I kochani, my nie chcemy być tymi, którzy trują, którzy zatruwają. Chcemy być tymi, którzy błogosławią. Tak, chcemy ten woń, ten owoc rozsiewać. I niechaj Pan Bóg nam w tym wszystkim pomoże. Wiecie, jak jest napisane? Co człowiek sieje, będzie rządzić. Tak Bóg powiedział. I Pan Bóg się nigdy, nigdy się nie pomylił. Co człowiek sieje, będzie to zbierał, będzie to żął, i jesteśmy tego naprawdę świadectwem, świadkami. My to po prostu widzimy. Tylko przeczytam na koniec już i będę kończył słowo z Księgi Przypowieści, 28 rozdział, wiersz 13. Kto ukrywa swe występki, o, można, tak, można żyć jak się podoba, można czynić wybory, można ukrywać występki, natomiast, to jest Boże Słowo, kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. O, chwała Panu Bogu, że właśnie jest takie słowo. Doznaje miłosierdzia. Ja Wam tego życzę i sobie tego życzę, aby nie chować, aby nie ukrywać, ale wyznawać, oczyszczać się i tak jak ten Hiskiasz, iść do świątyni i tam otworzyć przed Nim ten właśnie list, ta oferta diabła, szatana. Panie, on mnie kusi. Panie, on mi podpowiada. Panie, i wtedy w tej relacji, w tym przylgnięciu z Panem, Pan mówi: zrób tak, uczyń to, ja jestem z Tobą, ja będę z Tobą, ja sprawię, ja uczynię. Dopóki Zachariasz żył, to uczył tego Uzjasza, młodego człowieka, jak ma żyć, jak ma postępować. A więc uczmy się. A więc szukajmy sobie takiego brata, taką siostrę, która będzie mi pomocą w przylgnięciu do Pana, w słuchaniu Jego słowa. Bo chcemy wzrastać. I w tym wszystkim chcemy być gotowymi na spotkanie się z Panem Jezusem. Ale czy dziś, którzy tu jesteśmy, słuchamy Bożego Słowa, czy pojednani jesteśmy z Bogiem? Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, nie ma innego imienia, w którym mamy zbawienie. Zbawienie
to jest przebaczenie grzechów, to jest uwolnienie od nałogów. Zbawienie to jest nowe życie, to jest wolność. Zbawienie to są obietnice naszego Boga, naszego Pana. Jeżeli tego nie masz, nikt ci tego nie da. Nie otrzymasz tego oprócz tego jedynego imienia, imienia Jezus. Imienia, które Bóg Ojciec objawił siebie. Ja ciebie kocham. I diabeł, szatan będzie mówił, ty już jesteś zero, ty jesteś dno, ty już totalnie jesteś przekreślony, przekreślona, nie masz żadnego znaczenia. Ale Pan Jezus mówi, ale ja ciebie kocham, ja ciebie miłuję i ja chcę uczynić ciebie dzieckiem mojego Ojca, moim dzieckiem. Skorzystajmy z tej oferty. Tylko w relacji z Panem, świątyni naszego Pana, tego doznamy. Niech Pan Bóg was i mnie w tym ubłogosławi. Amen.